Cześć! W dzisiejszym filmiku sekretne detale i ciekawostki z koreańskiej dramy Squid Game. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam. Czy zauważyliście, że podczas gdy uczestnicy tak bardzo starają się domyśleć, jaka będzie następna zabawa, to rozpiska gier w postaci uroczych rysunków była cały czas dostępna w sali wypoczynku? Tak, widzimy ją dokładnie na ścianie przed finałową rundą. Jednak jeżeli cofniemy się do drugiego odcinka, to zauważymy, że te obrazki cały czas tam były. Jednak były one przysłonięte łóżkami i wraz z ich likwidacją stają się one coraz bardziej widoczne. Z pewnością jest to detal, na który warto zwrócić uwagę w drugim sezonie. W piątym odcinku, kiedy policjant stara się odnaleźć brata na liście uczestników, przeszukuje on spisy w archiwum. Nie wiem, czy ktoś z nas w porę zwrócił uwagę na to, że lista z 2020 roku zaczyna się od numeru drugiego. A to dlatego, że numerem pierwszym jest gospodarz gry. Pewne wskazówki, że numer pierwszy jest ważną figurą dla gry, dostawiliśmy od samego początku. Przykładowo dostał on decydujący głos, czy przerwać grę w drugim odcinku. A pamiętacie odcinek, w którym doszło do walki uczestników? Osoba, która prowadziła grę, zdecydowała się wpuścić różowych żołnierzy dopiero wtedy, kiedy kamery zarejestrowały numer pierwszy, który krzyczy, że jest przerażony. Odcinek szósty totalnie złamał moje serce, wycisnął ze mnie tony łez. Był to bardzo dobry odcinek, który ukazał ludzką naturę w różnych kolorach. Bardzo się cieszę, że również było przedstawione, że nawet w tych ekstremalnych warunkach ludzie są w stanie dokonać szlachetnego wyboru. Postawa numeru 240 mnie zaskoczyła najbardziej. Na tamten moment również byłam bardzo poruszona postawą dziadka. Tutaj zgłaszam się o zwrot moich łez. Pod koniec tego odcinka mamy wzruszającą scenę przyjacielskiego uścisku głównego bohatera i dziadka, po czym licznik czasowy wybija zero, główny bohater wychodzi na główną uliczkę i pada strzał. Czy ktokolwiek dopatrzył się, że chwilę po strzale w większym kadrze nie zostaje ukazane ciało numeru 1, podczas gdy ciała uczestników wciąż są na planie gry, jego nie ma. A to dlatego, że żyje. Uważam, że piąta gra nie jest do końca dziecięcą zabawą. Uważam, że została ona stworzona po to, aby wyeliminować jak najwięcej uczestników za jednym zamachem. I w przeciwieństwie do poprzednich zabaw, w tej rundzie naprawdę bardzo ciężko można było obmyśleć jakąkolwiek strategię. W dużej mierze bazowała ona na szczęściu. Dlatego numer jeden, który okazał się gospodarzem gry, nie mógł przejść do tej rundy, bo była dla niego zbyt niebezpieczna. Już nawet nie wspomnę o tym, że w tej rundzie mógł stracić życie poprzez zwykłe pchnięcie przez tłum. Żałam całkiem sporą ilość koreańskich dram i wiem jedno, jeżeli w koreańskiej dramie nie ma pokazanego ciała bohatera, to oznacza, że on żyje. Tutaj w tym miejscu pozdrawiam wszystkich widzów Penthouse. Jeżeli razem ze mną dotrwaliście do trzeciego sezonu, to wiecie, o czym mówię. Nie ma ciała, nie ma śmierci. Dlatego uważam, że policjant jakimś cudem przetrwał i zobaczymy go w kolejnym sezonie. Dobry czy zły główny bohater? Nie do końca jestem przekonana, że to, w jaki sposób zaopiekowało się 456 mamą przyjaciela i bratem 067, jest taką opieką,
na jaką liczyli ci bohaterowie. Po prostu sypnął on pieniędzmi i uznał sprawę za załatwioną. W grze w kulki również nie zachował się szlachetnie. Był skłonny oszukać dziadka, aby przetrwać. Ale miał również swoje dobre momenty. Potrafił się empatycznie zachować w stosunku do dziadka czy do numeru 067. Nie jest to bohater tak szlachetny jak główna bohaterka Igrzysk Śmierci, ale również nie jest to czarny charakter. Uważam, że twórcy udało się stworzyć postać, która jest nad wyraz zwyczajną osobą. Teraz przejdziemy do segmentu z ciekawostkami. Drama Squid Game stała się najbardziej popularnym serialem w 90 krajach na serwisie Netflix. Okazuje się, że ta piękna lalka jest postacią z starego podręcznika dla dzieci z podstawówki. Uważam, że ta ciekawostka jest bardzo pozytywna, ponieważ jeden z ważnych aktorów w dniu premiery tego serialu został ojcem i przyjaciele jego nazywali jego małego dzidziusia Baby Squid. Całkiem spora ilość osób zarzuciło Squid Game inspirację innymi dramami, w szczególności japońską dramą As the God Will z 2014 roku. W związku z tymi zarzutami twórca odpowiedział, że jego skrypt był stworzony już 11 lat temu. Poza tym w jego dramie on skupia się na ukazaniu ludzkich emocji, a nie sposobu, w jaki można złamać grę. Muszę się przyznać, że śledzę pewną dramę powstałą właśnie po wydaniu Squid Game. W drugim odcinku widzicie pewien numer telefonu. I uwaga, to jest prawdziwy numer telefonu i ktoś dostał niesamowitą ilość połączeń. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wasz numer telefonu jest opublikowany w bardzo popularnym serialu. Bardzo współczuję. Nie dziwię się, że ta osoba zażądała odszkodowania od Netflixa. Sam serwis również przyznał się do błędu. Na ten moment trwają negocjacje. Dziękuję ci za wysłuchanie mnie do końca tego filmiku. Jeżeli ci się on spodobał, nie zapomnij o kciuku w górę i o jakimś miłym komentarzyku. Zapraszam ciebie również na moje inne social media, na mojego Instagrama i na mojego Discorda. Do usłyszenia! Cześć!